chcę pozwolę tym wszystkim, którzy teraz do nas dotarli, przywitać na konferencji Wendelinaria, na 6. edycji naszego spotkania. Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób z różnych środowisk do nas dociera. A teraz przed nami wydarzenie szczególne, specjalne, na które naprawdę, którego przygotowywaliśmy się, czy o którym, można powiedzieć, marzyliśmy przez kilka ostatnich lat. Bardzo się cieszę, że pan profesor Tadeusz Sławek zechciał przyjąć nasze zaproszenie. Pan profesor jest z nami już dzisiaj od samego rana. Czyli się bardzo cieszymy, że spędza pan z nami czas, rozmawia, dyskutuje. Myślę, że byłoby pewnie nie tak, jakbym próbował pana profesora przedstawiać, ale kilka takich oczywistych zdań jednak powiem. Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich myślicieli z całą pewnością, rektor Uniwersytetu Śląskiego przez dwie kadencje, filolog, filozof, poeta, publicysta i tu pewnie tą litanię moglibyśmy jeszcze kontynuować długo. Dlatego, ale ponieważ wszyscy pewnie te aktywności pana profesora znamy, to pomyślałem, że powiem jeszcze o kilku takich, które być może nie są tak powszechnie znane. Do niedawna maratończyk. Pan profesor prowadził również audycje radiowe. Wiem, że muzyka w życiu pana profesora jest bardzo ważna. Występuje również pan profesor w duecie zatytułowanym Esej na głos i kontrabas, jeśli nie przekręciłem. Więc do tych wszystkich aktywności, w tych wszystkich aktywnościach pewnie wielu z nas pana profesora kojarzy, ale ja już więcej nie będę zabierał głosu. Bardzo się cieszę, że pan profesor do nas dotarł i bardzo bym chciał, żebyśmy za to, że pan profesor z nami jest, nagrodzili już pana profesora oklaskami, a ja w tym czasie też panie profesorze. Inicjatywy, ponieważ im bardziej władza wchodzi w nasze życie, tym bardziej to życie musi sobie szukać nowych miejsc, takich właśnie bardzo lokalnych, regionalnych, ale potem ich efekty działania w tych miejscach są przenoszone z najlepszym skutkiem dalej. Proszę Państwa, ja nie mam nic gotowego, co mógłbym Państwu odczytać. Myślę, że to jest zawsze lepiej, jak po prostu przed Państwem zaryzykuję trud takiego głośnego myślenia. Może to nie być w związku z tym bardzo płynne, ani bardzo potoczyste. Jeżeli Państwo oferują mi za 35-40 minut, a potem byśmy mogli sobie porozmawiać. Ja chciałem przejść właściwie tylko taką drogę przez dwa wyrazy, dwa słowa. Jedno słowo to jest las, a drugie słowo to jest gościnność. I przyjrzeć się tym słowom, co one dla nas dzisiaj znaczą tutaj w Polsce. A przepraszam, usiądę, żebym mógł spojrzeć do swoich zapisków. Las oczywiście nie jest pojęciem obojętnym. Mogli Państwo powiedzieć, że las jest taką dziwną sferą, do której władza wchodzi niechętnie. Jednostki liniowe wojska w lesie poruszają się z dużą obawą i z dużą niechęcią. Las jest miejscem generalnie biorąc partyzantki. Zresztą to dzisiaj także widać. Władza do lasu ludzi wpędza. Władza z lasu ludzi przyjmować nie chce. Ale sama władza do lasu też nie wchodzi. Do lasu się ludzi wysyła, tych, których się nie chce i nie przyjmuje się ludzi z lasu jako tych, którzy władzy potencjalnie zagrażają. Wiemy, że na przykład u Szekspira do lasu uciekają książęta, których pozbawiono władzy i tam snują też marzenia o porządku świata, który wyglądałby trochę inaczej niż ten, który mamy przed sobą. Tak jest na przykład w Wielkiej Komedii Szekspira, jak nam się podoba. Z kolei w Burzy Szekspira, przez Burzę Szekspira mogli Państwo powiedzieć, że las jest w związku z tym taką wyspą, której wchodząc nie wiadomo kogo spotkamy. Przypomina się burza, gdzie rzecz się rozgrywa na wyspie, gdzie władza Prospero, ale on tam przyjechał
I to jest dzika wyspa i tam mieszka dziwny stwór, który się nazywa Kaliban, który nie wiadomo jak go opisać, bo niektórzy mówią, że wygląda jak ryba, a niektórzy mówią, że trochę jak małpa. Więc każdy, kto wchodzi do lasu, spotka się z Kalibanem. Tej czy innej formy, ponieważ las jest miejscem, które zakłóca nasze miejskie przyzwyczajenia. Mówię miejskie w sposób taki najbardziej szeroki. Znany, jeden z najbardziej wziętych filozofów XX wieku pisał w książce, w przedmowie do książki, którą nawiasem nazywa się Nomen Omen, Drogi Lasu. To pisał tak: drzewo jest dawną nazwą lasu. W lesie są drogi, które często zarastają i kończą się nagle chaszczami, w których nie postąpiła ludzka noga. To drogi lasu. Każda biegnie wolno i osobno, ale są w tym samym lesie. Często wydaje się, jakby jedna była podobna do drugiej, ale tak się tylko wydaje. Drwale i leśnicy znają te drogi, wiedzą, co to znaczy znaleźć się na drodze lasu. No więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj wspólnie zastanowili, co to znaczy znaleźć się na drodze lasu. Być może wiedzą to drwale, wiedzą leśnicy, władza nie wie, nie bardzo wie. Pozostaje pytanie, czy my wiemy i jak się do tego wszystkiego odnieść. Mogli Państwo powiedzieć, że to, co się dzieje w lesie, a przecież las jest ulubionym miejscem, w którym się rozgrywają baśnie dla dzieci, dzieją się tam dziwne rzeczy. Sięgam tylko do dwóch opowieści braci Grimm. A dwóch baśni, jedna się nazywa, ta pierwsza nazywa się Diabeł i trzy złote włosy jego. Nie wchodźmy w szczegóły. Wiemy, że król zawistny wobec pewnego młodego człowieka wysyła go z listem do innego króla. Oczywiście chłopiec nie wie, co jest w liście. Wchodzi do lasu i trafia do zbójców. No i okazuje się, że kiedy chłopiec zasypia, to zbójcy otwierają list i okazuje się, że w tym liście, no znany motyw z mitologii, znamy go też z Hamleta, ten list nakazuje natychmiastowe stracenie tego, który ten list dostarczy. I teraz cytuję braci Grimm. Zbójcy, choć sami byli surowi i twardzi, ulitowali się nad niedolą jego i sam Herszt podarł list królewski i napisał inny, w którym nakazywał ożenić chłopca z królewną, skoro się tylko pokaże. Więc jak Państwo są w lesie dokonują się dziwne rzeczy. Odwraca się porządek. On się nie przywraca, bo zbójcy nie stają się lepsi, dalej są zbójcami. Ale ten porządek się tylko odwraca. To znaczy polecenie władzy zostaje przenicowane na drugą stronę. Władza mówi zabij, a zbójca w lesie mówi przeciwnie, poślub. Podrabia list, że list królewski, to jest taka manifestacja zupełnie innego porządku, który poddaje wątpliwość werdykty władzy, które są w dodatku kręte. No, kręte, no bo ten list jest listem zdradzieckim w gruncie rzeczy. Z kolei w dwóch podróżnych inna opowieść braci Grimm na skraju, bardzo okrutna, te baśnie są okrutne, zresztą Państwo dobrze wiedzą, więc nie wchodzę w szczegóły, ale na skraju lasu jest szubienica, na której wiszą dwaj złoczyńcy. Ale to ci złoczyńcy na skraju lasu są źródłem uzdrowienia, bo kiedy pod szubienicą staje oślepiony szewczyk, to jeden z tych złoczyńców właśnie mówi, że rosa, która jest u stóp krzyży na trawie, leczy ślepotę. A więc to znów, tak jak zbójca tam przeonaczył werdykt władzy i nie przestał być zbójcą, pokazał władzy, że jest bardziej zbójecka niż on. Tak samo teraz tutaj złoczyńca jest, nie przestał być złoczyńcą, wisząc dalej na szubienicy, jest źródłem uzdrowienia. Co by z tego wynikało? No wynikałoby z tego, że las i to, co w lesie, wpływa jednak na nasz bieg wydarzeń tego, co się dzieje w szeroko rozumianym mieście.
Proszę sobie przypomnieć, jeden z najsłynniejszych lasów, w którym mieszka Robin Hood, Sherwood Forest, to on nabiera znaczenia dopiero wtedy, kiedy ludzie Robin Hooda i sam Robin Hood przenikają do miasta, przenikają do Nottingham. Najpierw tak trochę podstępnie, a potem już otwartym buntem wywracają władzę podstępnego i zdradzieckiego szeryfa, który tam rządzi. A więc to nie jest prawda, że las całkowicie istnieje odrębnie od miasta, ponieważ w dużej mierze nadzieja na poprawę stanu w mieście jest drogą przez las w dużej mierze. No i drugi wniosek, jaki z tego byłby, to byłby taki, że pewne w lesie, pewne prawa biorą górę nad prawem, które sobie to nazwijmy roboczo prawem królewskim, bo to było list królewski, więc nazwijmy sobie to prawem królewskim. Co to są za prawa, które są wyższe od prawa królewskiego? No myślę, że w największym skrócie mogli Państwo powiedzieć, że to są dwojakie prawa. Czy też prawo, które działa na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to jest, nazywam go być może nieprecyzyjnie, prawem tego, co jest, na mocy którego to, co jest, ma prawo być dalej tym, czym jest. Czyli to, co żyje, ma prawo żyć. I to, co żyje, niekoniecznie musi być człowiekiem. Może być zwierzę, może być roślina. To jest takie życie w stanie jeszcze nie do końca opisanym jakąś nalepką, jakimś terminem, jakimś pojęciem. I to prawo, żeby to, co jest, mogło dalej być tym, czym jest. No? Ono warunkuje drugie prawa, które z kolei są wobec nas roszczeniem i nakazują nam obowiązek pomóc temu, co jest, żeby dalej mogło być tym, czym jest. Tak rozumiem prawo człowieka. Czyli mamy najpierw te prawa, najogólniej, nie potrafię ich nazwać, ale prawo do tego, żeby to, co jest, było dalej tym, czym jest. To nakłada na nas obowiązek, żeby temu pomóc, nie pytając co, kto i skąd. To nazywam prawem człowieka. A dopiero potem jest prawo obywatela. To znaczy prawo obywatela, które ma prawo do A, bezpieczeństwa, bo ma prawo do ojczyzny, bo ma i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, wydaje mi się, że las uczy nas, że prawa te pierwsze, żeby to, co jest, dalej mogło być nad tym, czym jest. I te drugie, że my jako ludzie mamy obowiązek temu, co jest, pomóc dalej być tym, czym jest, biorą górę nad prawami obywatela. Dzisiaj problem w Polsce jest taki, że prawo obywatela bierze górę nad prawem człowieka. I z tego się biorą liczne nieszczęścia. Zresztą w tej opowieści braci Grimm jest taka bardzo ciekawa, też właśnie eksplikująca to opowieść, fragment tej opowieści, ciągle mówię o dwóch podróżnych, tak się nazywa ta baśń, w której ten jeden szlachetny podróżny, powiedzmy uzdrowiony ze ślepoty przez złoczyńców, nawiasem mówiąc, jak wiemy, idzie przez las, ale jest bardzo głodny i mamy taki fragment. Bardzo piękny fragment skądinąd. Mam co prawda oczy pełne słońca, ale nie mam ani kawałka chleba. No to piękne jest stanie. No. I dalej mówi tak. Pierwszą napotkaną rzeczą możliwą do zjedzenia połknę od razu. No ale w dalszej opowieści mówi coś innego, bo on spotyka kaczkę, spotyka bociana, spotyka pszczołę i niczego nie zjada. Nie, one mają swoje prawo. One są do czego innego, a nie po to, żeby mnie je zjadł. Więc to mamy taki klasyczny przykład sukcesu, zwycięstwa prawa, tego podstawowego do bycia tym, czym się jest, wspomożonego przez prawo człowieka do pomocy temu, co jest, żeby dalej było tym, czym jest, a nie ma nic z tym prawa obywatela, prawda? Ma prawo do nasycenia głodu, oczywiście, ale to prawo tu ustępuje przed tamtymi prawami. Zatem ta lekcja lasu jest bardzo wieloraka, jak Państwo widzą, prawda? Las na swój sposób, jako miejsce, gdzie przybywają owi kalibanowie, mówiąc po szekspirowsku, te dziwne twory, które się dziwnie ubierają, w co innego wierzą, co innego jedzą,
a przyleciały czy przybyły z dziwnych części kraju, o których często nie mamy pojęcia, ale pojęcie blade. Las jest na swój sposób z tej perspektywy miejskiej, z perspektywy obywatela, a nie człowieka, las z perspektywy obywatela jest brudny. No, dlatego miasto, jak to by Grecy powiedzieli, polis, przeprowadza oczyszczenie i sanację miasta, na przykład z migrantów, z owych kalibanów, bo jak wiemy, doktryną polityczną jest przekonanie, że ci, którzy przychodzą, noszą mikroby, zarazki, choroby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zatem ta lekcja lasu, którą my tutaj wyciągamy, a chciałbym jeszcze wspomnieć o innym tekście, gdzie las odgrywa niespykaną rolę, choć marginalną pozornie, ale żeby skończyć z tym lasem. Kiedy, jak Państwo pamiętają, w piątym akcie Macbeth już wie, że wszystko przegrane. Właśnie się dowiedział, że żona popełniła samobójstwo, już nie ma nikogo, a wypowiada swoją słynną kwestię, która mrozi i przesyła zimne dreszcze po plecach. Życie z opowieścią idioty pełną wściekłości i wrzasku, która nic nie znaczy. To kiedy już wie, że wszystko jest przegrane, to jednak mówi, no tak, ale jeszcze mam dwie gwarancje. Pierwsza gwarancja jest taka, byłem łajdakiem, ale nikt mi nic nie zrobi, bo pierwsza gwarancja, jak mu obiecano, nie zabije go nikt, kto nie wyszedł w sposób naturalny z łona matki, co się wydaje niepodobieństwem. No i druga, dla nas jeszcze ważniejsza lekcja, dopóki las biernamski stoi i nie ruszy się pod mury, to nic ci nie grozi. No ale Hamlet za chwilę popatrzy i zobaczy, że las idzie. O czym to mówi? No, wydaje mi się, że to mówi o tym, że nie można się pogodzić z pewnym przyzwyczajeniem, z pewną obojętnością na okropieństwa. Macbeth zresztą zaraz najpierw jeszcze wyzna, nasyciłem się już okropieństwami, już nie chcę więcej nikogo zabijać, mordować, no potąd tego. No więc nagle dowiaduje się, że śmierć już nie jest cudza, tylko że śmierć staje się jego własna, bliska. No? Że nagle dostrzega to, że nasze życie, w tym przypadku jego życie, wcale nie jest takie oczywiste. Może na tym polega dramat też dzisiejszej polityki. Hannah Arendt, bez której dzisiaj trudno coś mądrego o polityce powiedzieć, mówi tak. A mówi to w esej o Sokratesie. Różnica między filozofami a zjadaczami chleba nie polega na tym, że ci ostatni nic nie wiedzą o patosie zdziwienia, lecz na tym, że nie chcą go dźwigać. Wypowiadają w związku z tym opinie, które wiodą na manowce, jeśli dotyczą rzeczy, które można poznać wyłącznie przez bezsłowne zdziwienie tym, co jest. No więc nagle Macbeth zaczyna się dziwić tym, co jest i dochodzi do niego, że może, a przez niego i do nas, warto by się zastanowić, czy jest do pomyślenia polityka, która byłaby oparta na związku między nią, między polityką i decyzjami politycznymi, a jakimś mądrym, filozoficznym zdziwieniem. Wiem, że pytanie z punktu widzenia tego, co się dzisiaj dzieje u nas i nie tylko u nas, jest dość utopijne. Ale zwłaszcza młodzi ludzie powinni sobie zadać, bo to oni będą za chwilę rządzić. Już nie mówię, żeby wypłacać mi emeryturę, ale rządzić będą. I rządy, które sobie nie zadają tego pytania, które sobie będą chciały, ale stoi, będzie stał. Nikt z łona matki w sposób nienaturalny nie wyszedł, jestem bezpieczny. Takie rządy wcześniej czy później okażą się nieludzkie. No i wreszcie druga lekcja z tego lasu jest taka, że las ruszył, las jest wędrujący, mówi Szekspir. No? I to pokazuje, że dotychczasowe nasze stereotypowe sposoby radzenia sobie z sytuacją już nas nie ratują, że musimy coś z tą sytuacją zrobić, że nie ma ucieczki, nic nas nie zbawi. Trzeba stawić czoła temu, co przychodzi, dokładnie tego, co nie, dokładnie ta sytuacja, której nie chcemy teraz zrobić. Jedni nie chcą, bo wpędzają do lasu, drudzy my nie chcemy, bo nie wypuszczają z lasu. A las idzie.
ten obraz szekspirowski jest obrazem tego, co się dzieje na granicy białoruskiej. Las idzie. No i co my zrobimy z tym lasem? No? A mądrze mówił na ten temat nikt inny, jak no, jedna z najwybitniejszych europejskich filozofów, Kant, Immanuel Kant, który przecież napisał esej, którym się zastanawia, czy jest możliwy wieczysty pokój. Nie wchodźmy w szczegóły. Jest możliwy, choć to projekt tylko, rzecz jasna. No a projekt ten ma wiele punktów, ale nas interesuje jeden. I tu już przechodzę do drugiego słowa, które nas interesuje. Mianowicie Kant mówi o prawie gościnności. I jak on go rozumie. Mówi, że jeżeli pokój w światowie jest do pomyślenia, to tylko, znaczy między innymi, ale jeden z głównych warunków jest prawo powszechnej gościnności. Ale w sposób realistyczny zaraz powie o nim coś bliżej. Mówi tak, prawo gościnności nie jest roszczeniem do bycia domownikiem. Jest prawem do odwiedzin, jakie przysługuje wszystkim ludziom, by mogli się zaprezentować społeczeństwu zgodnie z prawem wspólnego posiadania powierzchni ziemi, wspólnego posiadania powierzchni ziemi, na której jako na płaszczyźnie kuli nie mogą się rozprzestrzeniać w nieskończoność, aż w końcu będą musieli ścierpieć się obok siebie. Zdroworozsądkowie, jest 8 miliardów ludzi. Kant, za czasem Kanta chyba było 1,5 miliarda, teraz mamy 8. Już Kant wiedział, że wcześniej czy później wszyscy się spotkają. No bo powierzchnia jest ograniczona. Bowiem pierwotnie nikt nie ma do ziemi, ani do jednego miejsca na ziemi więcej prawa niż ktoś inny. Więc ta droga została już wytyczona. Pozostaje tylko zapytać się, dlaczego nie chcemy z niej korzystać. Wracając jeszcze na koniec do tej sceny z przenikliwej z Macbetha, z końcówki Macbetha, tam jest jeszcze dwie inne lekcje przed nami stoją, już tylko bardzo krótko. Mianowicie, po pierwsze, że jest naszym obowiązkiem i to jest obowiązek wielkiej szkoły dzisiaj, jak myślę, też zwrócić uwagę na to, żebyśmy się nie dali nabrać na pewne kłamliwe obietnice, bo przecież Macbeth padł ofiarą kłamliwych obietnic, które mu złożyły wiedźmy. Teraz, kiedy jest już mądry po fakcie, to mówi o, cytuję, dwulicowość diabelska mówiąca prawdę kłamliwą. Nie będę Państwa odsyłał do stosownych mediów. Zawsze nas, inny cytat z Macbetha, zawsze nas mamią mową dwuznaczną, która choć uszom dotrzymuje słowa, łamie nadzieję. No więc to jest niezwykłe zalecenie dla szkół dziś. Uwrażliwić na język i na to, co ten język właściwie znaczy. Ja patrzę na Państwa, widzę, że Państwo noszą maseczki, słusznie. Ale gdybym teraz Państwa, jak pewien generał w telewizji, powiedział, że Państwo nie noszą maseczek, tylko Państwo są zamaskowani, to właściwie ktoś z Państwa mógłby teraz się zerwać, zadzwonić do ABW i wszyscy byśmy leżeli na podłodze, skłóci za chwilę, ponieważ noszenie maseczki, a bycie zamaskowanym jeszcze jak się ma zarost, to jest z definicji podejrzane. Więc język robi cuda, o czym Pan powiedział przed chwilą. Więc tym większa rola szkoły, żeby uwrażliwić na te cuda. No i jeszcze jedno bardzo ważne ostrzeżenie z tej lekcji. Macbetha już za chwilę wiemy, że Macbeth zginie oczywiście, bo pojawi się ktoś, kto się nie urodził w sposób naturalny, tylko został przedwcześnie z łona matki wyjęty. No i pojawi się nowy król i jeden ze starych tam rycerzy, którego syn właśnie zginął na polu bitwy, powie, że jest dumny z tej śmierci, nazwie go Bożym żołnierzem. Co więcej, o zgrozę powie, każdemu synowi życzyłbym takiej śmierci. No, taki budujemy system niestety. Ale zwłaszcza jest niebezpieczne to, że on chwali to, że pojawił się nowy władca, którego on nazywa nowym pocieszycielem. Natomiast to jest to, przez co powinniśmy się strzec, prawda? Przed nowymi pocieszycielami, którzy składają niewiarygodne obietnice. No jest tyle tych lekcji z Macbetha, które są lekcjami poruszającymi. A teraz może do tej... I oczywiście już, przepraszam, Państwo lubią takie, chcą, że trzy razy kończę.
Ale po pierwsze, kończę tylko pierwszą część, jeśli Państwo pozwolą, a ten do lasu jeszcze wrócę. Bo przecież las jest tą wielką figurą, proszę zwrócić uwagę, jak się zaczyna Boska Komedia tamtego, od lasu. W środku wędrówki żywota naszego, jak dziecko w ciemnym, zgubiłem się lesie, gdzie żadnej ścieżki oczy nie dostrzegą, a ciężko mówić słowo w ustach rwiezi. No i dalej ten przerażający obraz lasu, który właściwie jest w 13 pieśni Boskiej Komedii. Wyszedł nowy przykład Jarosława Mojechowskiego, ale ja czytuję ze starszego przykładu Alicji, pani Kucia, Agnieszki Kucia. To jest 13 pieśń Las Samobójców, ale proszę przeczytać, bo od tego opisu włos się jeży. Ponieważ to jest Las Samobójców tutaj, ale to jest las znany z przekazów białoruskich. Liść nie zieleni tam się, ale czerni, konar niegładki jest tam, lecz sękaty, zamiast owoców moc zatrutych cierni. Tak dzikich siedlisk nie miał i przed laty ów zwierz, co żyje z dala od cecyny, mając w pogardzie pola i chaty, wiły tam gniazdo harpie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc warto czytać te opisy lasu, także dlatego, że las każe nam zadawać sobie wielkie pytania o nas samych, o to, kim jesteśmy i czy naprawdę jesteśmy tym kimś, za którego się uważamy, czy za którego każą się nam uważać. Mistrzowsko to przekazał nam arcymistrz Lewis Carroll, jednej z największych książek, jakie kiedykolwiek powstały, czyli Walicy w Krainie Czarów, zwłaszcza w drugiej części, czyli w edycji po drugiej stronie lustra, w trzecim rozdziale lustrzane owady, Alicja zbliża się do lasu. I to jest bardzo dziwny las. To jest las, gdzie rzeczy nie mają imion. Ciekawe, co się stanie z moim imieniem, kiedy tam wejdę. Kto wchodzi do lasu, ten traci swoje imię. Musi stawić czoła zupełnie nowej rzeczywistości. Jak słuchamy, zresztą Kalina jest tutaj, Kalina Jeździa, na granicę, to pewnie po przerwie nam coś na ten temat opowie. To się traci. Traci się słowa. No i wiesz, ale w tym lesie jeszcze taka ciekawa wspólnota, wracam do tego pierwszego poziomu prawa. Prawa tego, co jest, żeby dalej było czym, czy jest. To jest to podstawowe prawo. Bo Alicja spotyka tam Jelonka. I idą sobie razem zupełnie, bo Jelonek już nie wie, że jest Jelonkiem, jest tylko wie, że jest czymś, co żyje, i Alicja też nie wie, że jest człowiekiem, jest czymś, co żyje. Mamy spotkanie tego, co żyje, z tym, co żyje. I tak jest w tym lesie, dopóki nie wyjdą z lasu, a jak wyjdą z lasu, to Jelonek powiedział, a jesteś człowiekiem i ucieknie. No więc tyle tej lekcji lasu, a teraz przechodzę do gościnności, która się z tym wiąże. Gościnność, jak Państwo dobrze wiedzą, była podstawowym wymogiem w kulturach starożytnych. Oczywiście nie chcę już tu się odwoływać do pierwszej ksiąg Genezis, gdzie mamy zresztą wspaniały przykład Lota, ale jeszcze tego Lota sprzed upadku miasta, tylko tego Lota, który czeka na gości, przyjmuje gości, nie wie, że to są aniołowie, ale gromadzi się tłum przed domem, który mówi, to są obcy, daj nam z nimi poigrać. Ale Lot jest gotowy nawet im ofiarować swoje córki, byleby tylko nie ruszył z tych, którzy przyszli. Ale do tego się nie chcę odwoływać, odwołam się do Greków. Z tytułu mojego wystąpienia zaczerpnięty z Eurypidesa, z Medei, kiedy mamy takie zdanie, gdzie znajdę azyl, kto mi da gościnę w domu bezpiecznym, kto zapewni spokój? Nikt. To, co Grecy nazywali hikezją, czyli prawo błagalników do azylu i obrony, jest prawem podstawowym. Alkmena w innej tragedii nazwie to prawo prawem absolutnie boskim. Nie ma bardziej boskiego prawa. W dzieciach Heraklesa,
To jest taki dramat, kiedy Herakles, tragedia, którą powiedzmy, Herakles już nie żyje, ale żyją jego dzieci, ale też żyje wróg Heraklesa, który te dzieci chce tępić i ściga je z miasta do miasta i dba o to, żeby one w żadnym mieście nie zaznały spokoju, bo trzeba je wypędzić po to, żeby ten wróg mógł je przechwycić i zrobić z nimi porządek. Opiekun tych dzieci mówi tak, nie mamy ojczyzny, ale żyjemy. Wygnańcy pędzeni z miasta do miasta ciągle się tułamy. To jest bardzo ciekawe zdanie, bardzo bogate w konsekwencje. On mówi, jeszcze raz pozwolę Państwu, że zdecyduję, nie mamy ojczyzny, ale żyjemy. Co z tego wynika? No, myślę, że w tak wielkim skrócie parę wniosków. Po pierwsze, chodzi o pierwszeństwo znów prawa do życia. O czym tutaj mówiliśmy, żeby to, co jest, dalej mogło być tym, czym jest. Po drugie, to prawo do życia przekracza w ogóle granice ojczyzny. Można nie mieć ojczyzny. To w życiu nic nie przeszkadza. Co by oznaczało, po trzecie, że życie jest bezpaństwowe. Obywatel? Nie. Ale życie jest bezpaństwowe. I to trzeba zrozumieć, żeby mądrą politykę prowadzić. Bojąc się więc ludzi bez ojczyzny, tak się boimy przecież, boimy się właściwie samego życia. Przesuwając to życie na ustalone, jakieś reglamentowane formy, ustalone paszportem, datą urodzenia, przypisaniem do narodu, racji, nacji itd. itd. No, ale właściwie to jest wyznanie tego, że lękamy się tego, co żyje. No i właściwie z tego perspektywy mogli Państwo powiedzieć, że życie wyłącznie ojczyźniane jest trochę życiem bez bogów. Przypominam słynny fragment z listu do Galacjan świętego Pawła. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzn ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. No to jest koniec starego zakonu, ogłoszony, mówi święty Paweł, przez wiarę. No, nasze wrażenie, że ciągle żyjemy pod panowaniem zakonu. Tych wszystkich przyczyn, o których tutaj już była mowa. Więc wypływałoby z tego wniosek, i tutaj Grecy są całkowicie jednoznaczni, że cytuję, znowuż chuj, to wypowiada w dzieciach Heraklesa, byłoby grzechem dla miasta odrzucić błaganie obcych o azyl. To jest podstawowy grzech miasta. No i w związku z tym, oczywiście Grecy też wiedzieli, że miasto może się bać. No i w związku z tym, kiedy te które ścigają te dzieci Heraklesa, przychodzą do Aten, gdzie dzieci szukają schronienia, to wysłannik ten mówi, a wydasz mi, bo się boisz swoich własnych ludzi. Twoi własni wyborcy cię zjedzą, jak tych ludzi przyjmiesz. Znamy tą logikę. I ten wysłannik ten mówi tak, kto cię do władcy Atena, kto cię wesprze w tej walce? Czy co powiesz przy grobach poległych? Zasłużysz na zarzut mieszkańców miasta, że z powodu starca, trupa Izera, bo to starzec z dziećmi prosił azyl, spadasz na dno w błoto. No wiemy, że Ateny się nie ugną i staną w obronie, ale pytanie jest dla nas zasadnicze. Co jest sercem społeczeństwa? Czy sercem społeczeństwa ma być strach? Czy serce społeczeństwa dobrze skonstruowanego, pomyślanego ma być sercem strwożonym? Czy miasto wolne, miasto w sensie państwo wolne, może się lękać i ten lęk, pewnie może, ale czy ten lęk ma być ostateczną odpowiedzią na wszystko? Zostawiam Państwa z tym pytaniem oczywiście. Wydaje mi się wreszcie, że warto też wspomnieć, że jeszcze jedna lekcja w tym jest wszystkim do odrobienia. Wydaje mi się, że tej lekcji nie odrobiliśmy. To jest lekcja, którą zostawiło nam oświecenie, którego losy w Polsce w ogóle były kulawe, kiedy oświecenie się zabierało za przemeblowanie umysłowości Zachodu. To
nie mieliśmy już właściwie państwowości, państwowość gasła i nie bardzo kto to oświecenie miał już przerabiać. Ale na czym polega ta lekcja? No pewnie wiele można powiedzieć, ale streszczam ją do jednego zdania, które czerpię z wielkiej opery, która premierowała w Wiedniu w 1791 roku, już krótko przed śmiercią Mozarta. To jest opera Mozarta i Schikaneder'a Zaczarowany flet. Opera masońska, oświeceniowa, o triumfie światła rozumu nad ciemnością, ignorancją, etc., etc., etc. Nie musimy w to wchodzić, ale dwie lekcje z tego zaczerpniemy. Pierwsza lekcja jest taka, że kiedy ten młody człowiek, który tam stara się osiągnąć mądrość i idzie tą drogą ku mądrości, czyli drogą szkolną, byśmy powiedzieli, przechodzi rozmaite próby, no to polecają go jako tym mędrcom. Polecam tego młodego człowieka jako człowieka zdolnego, jako syna zacnego rodu, jako syna królewskiego. Na co Sarastro, ów kapłan słońca i rozumu odpowiada, to wszystko nieważne. I teraz zacytuję, ważne jest tylko jedno, jest człowiekiem. Nie ma nic ważniejszego. Jest człowiekiem, to wystarczy. To jest ten argument ostateczny. Cała reszta przymiotów jest trzeciorzędna. I to jest ta pierwsza lekcja, której chyba nie odrobiliśmy i nie odrobiła nasza polityka. A druga lekcja jest taka, którą już znamy, jest też z Macbetha, kiedy tam ostrzegano nas przed pocieszycielem. To jest taka lekcja, która jest lekcją troszkę przeciwko oświeceniu, które wierzyło w mądrych królów, w oświeconych monarchów. No ale dzisiaj nie możemy czytać bez drżenia. Po przerobieniu lekcji XX wieku nie możemy czytać bez drżenia, jak tam chór znawców tego mędrca Sarastra wielbi go jako wodza i kogoś, którego oni chcą tylko służyć, wielbić i nie kwestionować. Więc pomijając najszlachetniejsze intencje Mozarta i Schikaneder'a, dzisiaj jesteśmy trochę mądrzejsi i chyba przed takimi kultami powinniśmy się strzec. Myślę też, proszę Państwa, że z tych dwóch lekcji, lekcji lasu, staram się to wszystko zespolić, dążąc do końca pomału, z lekcji lasu i z lekcji gościnności, mogłoby wyniknąć także coś, co byłoby wskazówką, że pewnie trzeba z dużą dozą krytycyzmu mówić o pewnych kategoriach, to zresztą pan kolega Cekiera już o tym mówił, ale zwłaszcza do pewnych pojęć, które dzisiaj stały się stety lub niestety, chyba raczej bardziej niestety, pojęciami absolutnie dominującymi w sferze publicznej, na przykład takim jak pojęcie narodu, no, czyli pojęcie państwa, proszę, państwa narodowego, teraz ten dyskurs wraca bardzo nachalnie. No. Nawet pani kurator Nowak, jak odradza chodzenie na dziady w Krakowie, młodzieży, nie chodźcie na dziady, bo to straszne teraz. To mówi, że to szkodzi narodowi. Jak pan? Proszę mnie zwolnić z obowiązku ścigania lotnych myśli pani kuratora. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ta idea krytyki wobec narodu, z tym szacunkiem dla pojęcia, dla tego pojęcia wielu ludzi poświęcało życie i poświęcało wiele trudów, ale to nie zwalnia nas z krytyki. Ponieważ ktoś taki jak protestancki teolog i filozof Reinhold Niebuhr w czasie szaleństwa rzezi II wojny światowej ostrzegał, że, cytuję, naród to zbiorowa jedność podtrzymywana siłą i emocjami, a nie racjonalnością. A ponieważ nie ma etycznego działania bez autokrytyki, tej zaś nie ma bez zdolności do przekraczania własnych ograniczeń, zatem staje się zrozumiałe, że postawy narodu nie będą zbliżać się do postaw etycznych. Bardzo poważne ostrzeżenie jest. I zachowując, powiadam jeszcze raz, należyty szacunek do pojęcia naród, nie należy się zwolnić z autokrytycznego oglądu, zwłaszcza, że Niebuhr, tu też kłaniam w stronę kolegów, którzy i koleżanek, którzy mówili o nowych środkach technicznych przekazu,
1941 roku ostrzegał, że, cytuję, nie ma nadziei, że widoczny wzrost wykształcenia środków komunikowania się, a przecież to było grubo przed internetem, przełoży się na znaczący wzrost moralności w stosunkach międzynarodowych. Nie miejmy naiwnej nadziei, że internet nas zbawi, że to się przełoży na bardziej moralną politykę. Proszę Państwa, sumując, nie mam oczywiście żadnych podstaw, żeby komukolwiek wyznaczyć jakiekolwiek zasady. To są zasady, które sformułowałem sam dla siebie i pozwolę Państwu, że je odczytam jako sumarczy. Ale jeszcze może zanim to zrobię, znowu zrobię, że Państwo mnie skarcą, że nie mogę skończyć, ale naprawdę zaraz skończę słowo dalej. Bo tak myślę, że co by szkoły mogły przeczytać? Mogłyby przeczytać na przykład kawałek szóstej księgi z Odysei, gdzie mamy wspaniały popis uchodźcy i co z uchodźcą trzeba zrobić. Odys po kolejnej klęsce, bo kolejny raz musiał okręt rozbiegł, wyrzucony na brzegów w krainie Feaków. No kompletnie bez niczego, nagi, posy, koły. No i wychodzi tam Ramos Krzaku, bo tam piękne kobiety sobie wędrują plażą, między innymi księżniczka Nauzyka. One uciekają, ale Nauzyka jest piękna, Nauzyka zostaje, bowiem, cytuję, męską odwagę w duszę tchnęła jej Atena. No ciekawe zwrot. No pomijam ten feministyczny dzisiaj, byśmy byli krytyczni nastawiony. Dlaczego męską odwagę? W ogóle odwagę. No ale tak Homer napisał. A kto staje twarzą w twarz z tym, co jest, co potrzebuje czegoś, w tego Bóg natycha odwagą. No tak, tak to jest napisane, wprost. No i co? I co robi? No bardzo prosta wskazówka, no nic dodać, nic ująć. Co mówi Nauzyka? Kiedyś już wstąpił w nasze ziemię, okryję cię, niczego ci nie będzie brakować, co tylko obcy tułacz może potrzebować. No, wszystko było, musiałem sobie myśleć. To już Homer wiedział, że cytuję, tułacze są dziećmi Kronida, czyli tułacze są dziećmi Boga. No i tak z tej perspektywy ta szósta księga, lepiej stroniczka właściwie, wystarczy, żeby rzucić trochę światła na sprawę. No a teraz, jeśli Państwo pozwolą, te 10 zasad, które kieruję, są do siebie, bo przecież nie mam żadnego prawa, żeby kierować publicznie. Po pierwsze, to co żyje, nie musi być z Twojej ojczyzny, aby żyć. Po drugie, życie jest bezpaństwowe i nie ma paszportu. Paszport można zgubić, odzyskać, życia nie. Wiza może być wielokrotna. Życie, każde życie jest wyłącznie jednokrotne. Trzy, jeśli nie przystajesz na prawo innego do bycia domownikiem, to przyznaj mu przynajmniej prawo do odwiedzi. Cztery, wspólne życie koło siebie i z sobą jest nieuniknione. Chodzi o rozumną politykę imigracyjną, ale to będzie czysto administracyjną konstrukcją, jeśli nie zakorzeni się w empatycznym rozumieniu. Dlatego wielkie zadanie dla nas wszystkich i dla szkół. Podtrzymujmy wrażliwość na te wszystko. Pięć. Jest człowiekiem. To punkt wyjścia. Na pytanie skąd przyszedł, o co mu chodzi, przyjdzie czas. Sześć. Gdy ci mówią, że masz większe prawa jako obywatel niż jako człowiek, nie wierz im ani przez chwilę. Siedem. Zachowaj zdolność do zdziwienia. Ta bowiem pozwala ci zobaczyć, że nie wiesz wszystkiego, nie wszystko potrafisz przewidzieć. Obroni się też przed tymi, którzy wszystko wiedzą i wszystko przewidują. Osiem. Wbrew politykom spróbuj znaleźć wspólny horyzont dla polityki i etyki. Tak. Wiem, nazwą cię naiwnym albo pożytecznym idiotą, ale trudno, to i tak niska cena za przyzwoitość. 9. Zawsze pamiętaj o wielkiej nauce Spinozy, to w ogóle wielki filozof na ciężkie czasy. Ta nauka brzmi, nikt nie rodzi się obywatelem, obywatelem trzeba się stać. Następna wielka misja szkoły dzisiaj.
trudno ją przecenić. Szkoła, kształcąc mądrze, ma wychowywać nie wyborcę, ale obywatela, czyli osobę zdolną do samodzielnego, krytycznego myślenia. No i 10, ale jest i drugie ostrzeżenie Spinozy. Społeczeństwo ludzi dających sobą powodować i bezmyślnie posłusznych nie jest już społeczeństwem, lecz pastwiskiem, na którym pasie się trzoda. Dlatego potrzebujmy gotowość do mądrego i rozważnego sprzeciwu. Dziękuję, że Państwo byliście. Bardzo serdecznie wszyscy dziękujemy panu profesorowi. To niezwykle ciekawe i pewnie inspirujące do wielokierunkowego rozmyślań słowo. Mamy trochę czasu i wielką zapotrzebę możliwość zadania pytania czy ewentualnie jakiegoś komentarza względem tego, co profesor nam przedstawił. Więc zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę. Ludzi. No i rzeczywiście przydał się ten długi pobyt w Kanadzie, która ma zupełnie inne podejście. Podejście nie blendowania, to znaczy zmieszania się różnych narodowości, różnych obywatelskości w obrębie jednych granic administracyjnych Kanady, ale model mozaiki. Wszyscy jesteśmy imigrantami, każdy może mieć prawo do posiadania swojej własnej kultury, o ile to nie szkodzi ramom administracyjnym państwa. To znaczy, jest to bardzo ciekawy system, który się sprawdza w wielu innych krajach, jak Nowa Zelandia czy Australia, dlatego że po prostu jest jedna rama administracyjna i prawna przede wszystkim, co się nie pozwala na przyjęcie szariatu na przykład, tylko są pewne zasady wypisane w księdze praw ludzkich, nawet nie w konstytucji i według tego wszyscy muszą się do tego podporządkować, do tego stopnia, że zamyka się ludzi w więzieniu za hate crimes. Wydaje mi się, że to by się po prostu przydało. Tak, to właśnie tylko dwie takie uwagi, dziękuję Ci za ten głos, ale dwie tylko takie szybkie uwagi. Jedna jest taka, że rzeczywiście, że my sobie nie poradzimy bez jakiejś mądrej administracji, no bo czym jest państwo? Państwo jest w gruncie rzeczy takim zespołem komunikatów, które wysyła do społeczeństwa. No? No i chodzi o to, o jakiś mądrze wypracowany punkt spotkania jednostki z instytucją, bo oczywiście państwo musi mieć swoje instytucje, musi mieć to, co nazywasz ramami, oczywiście. A to się przekłada na drugą uwagę, że gdyby rzeczywiście takie ramy były, a taki wysiłek został raz podjęty, nie wiem z jakim skutkiem, pewnie z niewielkim, to samorządy na przykład by sobie w dużej mierze samodzielnie z wieloma rzeczami poradziły. Chyba ze 3 albo 4 lata temu była taka inicjatywa prezydentów dużych miast polskich, którzy wysłali taki list do pana, no do władz powiedzmy ogólnie, żeby właśnie stworzyć to, co nazywasz ramami, a wówczas samorządy, jak te ramy będą miały, to sobie poradzą z napływem ewentualnych migrantów, prawda? No ten list chyba był wołaniem na puszczy. Ale tak, oczywiście takie ramy są konieczne i tu nie ma co tutaj wymyśleć jakiejś historii, że sobie bez tych ram poradzimy. Nie, tylko te ramy muszą być skonstruowane w sposób rozumny, empatyczny i humanitarny. No mówię tak w największym skrócie, oczywiście. Dziękuję bardzo.
nauczyciel, czuję się trochę wywołana do tej tablicy i pozwolę sobie na takie pytanie. Pan profesor raczył wspaniale opowiadać o lesie. No w szkole w ukrywaniu bliżej na teraz do czarno lasu jeszcze tego Marka Polskiego. I cytując inne dzieło Szekspira, do miłosierdzia nie można przymuszać, ono opada jak ciepły deszcz z nieba. Jak będzie, żeby tłumaczyć, które z tych 10, no nie chcę powiedzieć przykazań tego narodu, czy pan profesor zaczął na koniec sformułować, na początek zaproponować, jak przekonać, że strach nie jest ważniejszy. Ja mówię, że doprowadzimy do tego filozoficznego zdziwienia, o którym pan profesor mówił, a żeby chociaż jakiś taki bezpieczny środek wypracować. Od czego zacząć? Które z tych 10 wskazań na początek? Bardzo dziękuję. Rzeczywiście Tomek, tak, szkołę jakoś tak wywołałem. Rzeczywiście przepraszam, bo myślę, że nie czuć, bo nie było to wywołanie w żadnej mierze jakieś w celu wezwania na dywanik, Pan Boże. Przez przeciwnie, było to tylko takie wezwanie z takim przekonaniem głębokim, że dzisiaj właściwie wszystko zależy od szkoły. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Że to, czy wyjdziemy z tego jako obywatele na przyszłość, czy też nie, naprawdę w tej chwili jest w rękach, wszechmożnych rękach Pań i Panów nauczycieli. Nauczycielek i nauczycieli, przepraszam, poprawiam się. A teraz wracając do Pani pytania. Pani, pewnie to trudno powiedzieć, bo przecież każda sytuacja szkolna jest inna. Pewnie każdą można by rozpatrzyć inaczej, ale gdyby wziąć na przykład, tak jak tutaj na czym skończyliśmy, na tym fragmencie, naprawdę wystarczy jedną stroniczkę z tej Odysei, więc można nawet wziąć prozatorski przekład Parandowskiego, który funkcjonuje od lat, prawda? I pokazać, bo to jest bardzo ciekawa stronica, także dlatego, że ona pokazuje, że strach jest naturalny, nie ma co udawać. Tylko właśnie głupiec się nie boi, to tak doświadczenie żołnierza. Ktoś ci mówi, że się nie boi, to znaczy, że zwariował. Odwaga się bierze z pokonanego strachu, więc chodzi o to, żeby strach własny rozpoznać, a następnie w sposób roztropny go pokonać. Więc chyba myślę, że każda z tych jest dobrym punktem wyjścia. Ale jestem przekonany, że gdyby na przykład zastanowić się z młodymi ludźmi, co oni, jak oni by się zachowali, gdyby byli postawieni w sytuacji pięknej nauzyki, przed którą nagle stawia się człowiek, który Homer mówi, wygląda jak zwierzę w ogóle, bo przecież wyszedł całe z morskiej soli i z jakichś chaszczy, więc w ogóle nie wygląda na człowieka. Tak? No i co znaczy ta naturalna reakcja tych pani, które uciekają? Ale też nie reakcja na muzyki. No więc wie pan, ja myślę, że plusem szkoły jest to, że ma do dyspozycji mądry nauczyciel, czym nie muszę przecież panie przygotować, pani wie to lepiej niż ja, znajdzie dziesiątki sposobów, żeby ominąć nakazy, synabusy, programy i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc pewnie gdyby sobie wybrać jakiś taki fragment, niewielki, taki stronicowy i spróbować zapytać młodych ludzi, co oni o tym myślą, jak oni się zachowali, gdzie oni w tym są. Może zresztą pani porozmawiać z Kaliną. Jest Kalina? Jest Kalina. Bo Kalina jeździ na granicę, to ona może miałaby coś pani bardziej takiego konkretnego do poradzenia. Ale zresztą jest naturalną, wie pani, także, że jak się tak słucha tych wrażeń ludzi, którzy tam przyjeżdżają, to są pierwsze wrażenie jest takie, że im słuch brakuje po prostu. No są takie, tak jak ta Alicja, która wyszła do lasu i takie słowa jej się ulotniły. Więc wydaje mi się, że to dobrze jest też tak spróbować też podważyć zaufanie do takich słów, które się nam wydaje, że dobrze znamy, że już wszystko powiedzieliśmy do tych słowach, prawda? To wracam do pańskiego wykładu też, prawda? Wracam do tego nieszczęsnego przykładu, dlaczego mężczyzna z rostem ma z definicji podejrzany. Więc nie ośmieliłbym się powiedzieć pani, od czego zacząć, ponieważ byłoby to z mojej strony zwykłą arogancją.
ponieważ każda klasa jest inna, każdy wiek jest inny. I pewnie Państwo swoje wrażliwości wiedzą to 10 razy lepiej niż ja. Ale wierzę w pewne teksty. Wierzę w taką moc przekonywane teksty, które wydają nam się zamieszkłe, stare, zmuszałe, a które nagle mówią o czymś, co jest absolutnie podstawowe, co sprawia, że jesteśmy danej ludźmi. Tak? I żeby to pokazać też, tak? Że te myśli żyją cały czas, że one się przebrawiają, że inne słowa, ale że one są cały czas znane. Przepraszam, nie bardzo Pani chyba pomogła. Panie profesorze, ja chciałbym zapytać z pozycji osoby, która dopiero zaczyna tak naprawdę swoją przygodę z badaniami, jak pogodzić kwestię obiektywnych badania w swoim poczuciu moralności i człowieczeństwa. Słuchając Pana wypowiedzi, w pełni się z nim zgadzając, cały czas w głowie pojawiają mi się argumenty, co mógłbym powiedzieć jako przeciwnik do Pana tezy. I byłbym ciekaw, jakby taka rozmowa z przeciwnikiem faktycznie wyglądała. Natomiast czy faktycznie miałby Pan jakąś radę? Żeby nie posługiwać się samymi suchymi faktami, tylko doprowadzić do jakiejś faktycznej konkluzji i pogodzić ten obiektywizm z tym poczuciem. Drugie pytanie będzie już troszkę lżejsze. Chciałbym Pana zapytać, co interesuje się Pan muzyką. Chciałbym zapytać, jaki jest Pana najmniej ulubiony? Najmniej ulubiony, przepraszam, nie słyszałem. Najmniej ulubiony Pana gatunek. Akustyka jest nieco, więc może Pana wkrótce nie wiem, że czego. Najmniej ulubiony? Mniej ulubiony. A, czyli Pan to stopniowanie w dół. Okej. Okay. Dobrze, to pierwsze jest rzeczywiście bardzo, bardzo zawiłe i bardzo trudne. Ja, w pewnym sensie, wysłuchawszy wykładu tutaj Pana kolegi, moglibyśmy powiedzieć, że właściwie samo słowo obiektywizm już jest słowem, które podpadałoby pod te wszystkie uwagi, które Pan zgłosił. To znaczy, że samo słowo już podlega historycznym zmianom, historycznym wariantom i samo słowo obiektywizm jest w jakiejś mierze już skonstruowane. A więc w jakiejś mierze ono już jest skontaminowane, jest już jakoś, w cudzysłowie, skażone naszymi pomysłami na to, co jak rozumieć to, co obiektywne. Więc w pewnym sensie odpowiedź taka zgrubna byłaby taka, że pewnie absolutnego takiego obiektywizmu to my nie doświadczymy, prawda? Bo Państwo, którzy zajmują naukami ścisłymi, to przecież potwierdzą, że często przecież te wszystkie skomplikowane urządzenia, które się wymyśla, to się wymyśla po to, żeby potwierdzić pewną tezę, prawda? Żeby się teza utwierdziła, którą się wnioskowało, więc jak gdyby te narzędzia są tak konstruowane, żeby wykazać, że teza jest prawdziwa. Nie, oczywiście nic nie umniejsza wagi tych badań, wprost przeciwnie, tylko pokazuje, że rzeczywistość sobie konstruujemy i w związku z tym jej obiektywność jest w jakiejś mierze, jeżeli nie względna, to ona jest zmienna. O, może tak, zmienna. To po pierwsze. A po drugie, chyba wydaje mi się, że wielkim walorem nauk humanistycznych, może jednym z nielicznych walorów, bądźmy szczerzy, jeśli chodzi o ich siłę oddziaływania, jest to, że one przekonują do, czy może powiedzieć przekonują, to za dużo powiedziane, to może pokazują to, że myślenie nie jest bezosobowe, że myślenie się bierze z kogoś, że myślenie się bierze z jakiejś osoby, z jakiegoś doświadczenia życiowego, z jakichś lektur i że to myślenie w wydaniu osoby A nie jest zawsze takie samo jak myślenie w wydaniu osoby B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten element szacunku dla odmienności, który chyba w tym myśleniu humanistycznym jest i ja nie mam gorąco właśnie apelował o poszanowanie tego elementu subiektywnego, który jest to zresztą jest coś, co jak Państwo to dzisiaj gnębi nas wszystkich, bo ten element w Akademii został tak mocno zafałszowany w tym sensie, że wszystko jest dzisiaj punktowane, wszystko jest dzisiaj mierzone, wszystko
wszystko jest dzisiaj, wszystko trzeba wykazać odpowiednią ilością punktów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gubi się gdzieś w tym, co mogli Państwo nazwać jakąś myśl taką osobistym śladem, czy osobowym śladem tego, który myśli, tego, który pisze, tego, który coś robi i tak dalej, i tak dalej. No bo ten ślad jest niemierzalny, czyli właściwie humanistyka się upomina o to, co niemierzalne. A jeżeli niemierzalne, to pewnie i nieobiektywne. Wracam do Pańskiego słowa i pytania. Więc szanując ten przymiotnik, ale ja bym oczywiście go w dużej mierze nie absolutyzował w jakiejś mierze. A teraz o pytanie o gatunek muzyczny. Wie Pan, nie wiem, bo ja w ogóle lubię dźwięki, lubię muzykę, więc, ale gdybym miał powiedzieć, czego nie słucham. Ale proszę tego nie traktować jako wyznanie tego, że ja tego nie znoszę, broń Boże, nie. Tylko jak gdyby zupełnie ta muzyka, która nadaje na innych falach, której i ja jakoś tych fal nie odbieram. Jestem takim radioodbiornikiem, który gdyby nie łapie tych fal. To jest ta muzyka szeroko rozumianego rapu, którą ja doceniam jako pewien przekaz społeczny. Okej. Okay. Natomiast jako muzykę muszę powiedzieć, to niczego jej nie odejmuje, ale to nie jest moja muzyka, więc to tylko tyle mogę powiedzieć. A poza tym, no to nie, to staram się słuchać wszystkiego. No, a pewnie Państwo powiedzą, że jak to słucham później, to może mi się przekona. To prawda, tak. No ale człowiek ma ograniczoną ilość dni i godzin, prawda? Więc to tyle mogę Panu powiedzieć. Przepraszam znowu za pewną ogólnikowość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ktoś jeszcze? Może jeszcze jedno. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja powrócił jeszcze do tego wątku z początku Pana wykładu, kiedy mówił Pan o lesie i o tym pierwszym prawie do tego, żeby być... Żeby to, co jest, było tym, czym jest. Tak. Czy tego prawa istnienia. Gdzie w tym obrazie znalazłoby się miejsce dla myśliwego? Czyli właśnie dla tej osoby, która właśnie ma usankcjonowane prawo, żeby treści tego życia pozbawić. I jak w tym szerszym kontekście, o którym mówiliśmy, i o którym teraz cały czas rozmawiamy, można tę figurę umieścić. Okej. Tak, no to jest bardzo takie rzeczywiście na czasie pytanie i pewnie tutaj trudno znowu znaleźć jakieś salomonowe rozwiązanie, ale wie Pan, powiedziałbym mniej więcej tak, że pewnie rola myśliwego w tym sensie, o którym Pan pyta, byłaby jakąś rolą podobną do roli tego, który w systemie medycznym leczącym ludzi ma w którymś momencie prawo i pewnie to prawo jest jakoś obwarowane do odmówienia dalszego leczenia. No, można sobie, chyba pacjent ma prawo sobie odmówić dalszego leczenia w pewnych warunkach i wówczas być może nawet i lekarz ma takie prawo w rozmowie z pacjentem wyrazić to przekonanie, że być może ja wyobrażam sobie wielki trud takiej rozmowy, wielki dramatyzm takiej rozmowy, ale wyobrażam sobie, że światły lekarz chyba ma prawo do takiej dramatycznej rozmowy w sytuacji, którą uznał rzeczywiście już bezwyjściową. Więc ja widziałbym rolę myśliwego adekwatną do tej roli. I to bym widział rolę myśliwego jako tego, który jest myśliwym, przepraszam, to już nieszczęsne słowo, ale nie mam lepszego, zawodowym, czyli jest służbą. Wracam, Nina mówiła, Falkowska mówiła o ramach organizacyjnych, który w ramach tych ram organizacyjnych ma prawo, bo zwierzyna choruje, zwierzyna się męczy, zwierzyna może przenosić dla innych zwierząt niebezpieczne substancje, bakterie i tak dalej, i on ma prawo. Natomiast generalnie, odpowiadając na pańskie pytanie, nie ma w mojej koncepcji tutaj miejsca dla myśliwego, znowuż nieszczęsne słowo, no ale się tak używa, więc niech będzie dla przyjemności, czyli dla sportu, czy dla hobby. Nie ma. Więc byłby myśliwy, usankcjonowanym, mądrym lekarzem, który ma prawo odmówić w którymś momencie leczenia. Ale nie ma w tym systemie, który sobie to wymyśli utopijnie, miejsca na polowanie dla
dla trofeum, bo może tak unikajmy słowa przyjemność, dla trofeum. Panie profesorze, skoro kolega Kamil tutaj rozpoczął serię pytań z pewnego punktu widzenia prowokacyjnych, to też się ośmieliłem, ponieważ też początek pana wykładu o tych władz za raz nie wchodzi, władz zaraz o się wolno. Już w głowie pojawiły mi się tak na pewne sytuacje, w których jednak władza swoje roszczenia do lasu próbuje manifestować. Na poziomie czystych pojęć lasy państwowe, czy parki narodowe, czy proste doświadczenie wychodzenia z psem do lasu i widzenia regulaminu, który mówi zakaz puszczania bez leczy. Władza, a i owszem, tam jest, a przynajmniej próbuje być postępnością i nacją, jest mocno ograniczone. Natomiast czy pewne konflikty, które miały las jako arenę albo las w tle, i tutaj można przywołać to Puszczę Gdańską, albo jedno z obostrzeń pandemicznych, lockdownowych, które spotkało się z bardzo dużym oporem, czyli zakaz wchodzenia do lasu, tak? Wiele jakby wręcz było ironizowane, to podejrzewam, że z różnych stron. Czy ta relacja władza, obywatele, las też nie obrazuje innego antagonizmu, a raczej innej sfery negocjacji między tym, co nasze wspólne, a tym, co powiedziałbym dysponowalne, czyli dysponowalne oczywiście z perspektywy władz, tak? Na ile my, obywatele, pozwalamy władzy w ramach realizowania jakiegoś interesu publicznego, jakkolwiek władza go zdefiniuje, na to, żeby brała las, żeby coś robiła z naszym lasem. Że las może być w tych wszystkich przykładach właśnie paradygmatem tego, co wspólne, nasze, obywatelskie, oddolne, trochę takie życie. Dziękuję. No tak, oczywiście mam rację, że w takiej dużej skali uogólnień, jakiej tutaj państwu zaproponowałem, oczywiście, że te pewne sytuacje, o których pan mówi, się wymykają z tego, bo oczywiście lasy, jak pan sam powiedział, państwowe i przykład chociażby tego, co usiłowano zrobić z Puszczą Białowieską, prawda, jest za ministra Szyszki jest tego wyraźnym przykładem, to znaczy jest takie traktowanie lasów jako własności, ale własności takiej trochę własności bez odpowiedzialności i własności skoncentrowanej wyłącznie na pojęciu wartości ekonomicznej, prawda, czyli wyrębu z wózki drzew i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, oczywiście mam rację, że władza ma zakusy na las ekonomiczne i władza lasem w pewnym sensie dysponuje, że może do niego zakazać wstępu, chociaż podejrzewam, że byłby to jeden z pierwszych i najbardziej nagminnie obśmianych i łamanych zakazów, prawda? Bo proszę uwagę, że oczywiście pewne fragmenty lasu mogą być ogrodzone i leśnicy ogradzają tak zwane szkółki, prawda, czy nasadzenia. Ale generalnie lasy nie mają jednak płotów, więc lasy należą do tego terenu, co po łacinie się nazywa foresta, czyli teren otwarty i był przeciwieństwem takiego pojęcia alternatywnego, jakim jest parkus. Parkus był teren zamknięty, bo też pewne być może te zakusy, o których pan mówi, są widoczne, ale generalnie to wydaje mi się, że wciąż las jest terenem takim, który władza się boi, to za dużo powiedziane, ale dla władzy trochę terenem nie swoim. O, może tak, że władza się w lesie czuje nie swoim. Natomiast te wszystkie sprawy związane z lasem, one są jeszcze też takie niepokojące, że... Ale dobre tego słowa, to niepokojące, ja tutaj sobie nawet to wypisałem, ale już nie chciałem Państwa zanudzić, więc może wrócę na chwilę tylko do tego, że niedawno okazała się książka, zresztą bardzo dobrze przyjęta przez krytykę takiej pisarki, która się nazywa Jaga Sławińska, Ustawińska, przepraszam, że ja sobie zapisałem niewyraźnie, która się nazywa Czarnolas. No i oczywiście jak po polsku się mówi Czarnolas, to wiadomo, ma się skojarzenia z Kochanowskim, ale to nie jest taki Czarnolas. Teraz się taki Czarnolas Czarnobyl troszeczkę jest. Bo to jest taki las, któremu ona mówi, cytuję teraz, tu się miesza prawda, tu się gubi czas, tu się gubi sens.
No to jest taka książka o śmierci, właśnie ten czarny las jest taką opowieścią o śmierci, więc te wszystkie, bo władza jednak wymaga definicji, prawda? Wymaga reguł, wymaga, to mówię bez zarzutu, nie ma innej. Instytucje muszą mieć jakieś reguły, no, mogą się nam podobać, mogą nie podobać, ale reguły muszą mieć. Prawda? Natomiast las wydaje mi się takim dziwnym terenem, gdzie się wszystko miesza. Państwo, którzy się znają na biologii, ja się bardzo nie znam, zwłaszcza wszyscy Państwo się znają na biologii lepiej niż ja, ale mogli Państwo nawet powiedzieć, że w lesie mieszam się nawet płcie, bo większość drzew jest płciowa. Są drzewa, które nie są, ale większość drzew jest płciowa, więc to są, to co dla władzy już jest kłopotliwe byłoby, gdyby się przyjrzeć, prawda? No to jest niezdrowe w cudzysłowie, prawda? Więc ja wiem, że to jest taki trochę żartobliwy, ale prawdziwy przykład owego pomieszania, że tam się wszystko miesza rzeczywiście. Zbójca jest najważniejszy od króla, ale zostaje zbójcą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zgoda, że mnie pan poprawia. Tak, przyjmuję to na szczękę, tak to przerysowałem, ale z drugiej strony wciąż obstawałbym przy tym, że to nie jest teren, który władza czuje się swoisty. Choć być może bardzo by chciał, ale mimo wszystko za dużo tam się miesza, za dużo tam się gubi. Te drogi lasu nie są tak dobrze oznaczone, właściwie nie ma map dróg lasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ciągle zachowuje się taki teren trochę bez władzy, no alternatywny, może za dużo powiedzieć, ale taki trochę obcy. Nawet te przypadki, które podałem, pokazują, że obywatelską niezgodę na wchodzenie władzy w stronę lasu, tak? Generalnie to miało to służyć, kiedy władza próbuje na te zakusy spotyka się ze zupełnie zrozumiałym, to jest przecież nasze wspólne, ponieważ nie ma się prawa tym dysponować przez swoje zakazy i inne rzeczy. No, na razie jeszcze. Szanowni Państwo, nie widzę zgłoszenia. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy, jeśli mogę wspomnieć, a właściwie zarekomendować szczególnie młodym ludziom, ale nie tylko. Być może młodzi ludzie z powodu odległości, ale i pewnie nieśmiałości pytań nie zadawali, ale jest na YouTubie taka fantastyczna rozmowa z panem profesorem, przeprowadzona jakieś 10-11 miesięcy temu przez wcalistkę. Młodą dziewczynę. Dominikę Wilczuk. No właśnie, tak, zapomniałem nazwiska i polecam ją nie tylko młodym ludziom, ale wszystkim, którzy z pewnym niedosytem, ten niedosyt jest naturalny, z tego spotkania wyjdą. To jest fantastyczne spotkanie, gdzie ta młoda dziewczyna zadaje panu profesorowi takie pytania, których my byśmy się pewnie trochę krępowali, albo wydawałoby nam się, że nie wypada o to tak zasadną postać pytać. Natomiast pan profesor nie dość, że daje lekcję fantastycznego potraktowania w bardzo poważny sposób tej nastolatki, no to odpowiada na wiele pytań w taki sposób, który naprawdę wydaje mi się, że może być niezwykle inspirujący. Więc jeżeli Państwo sobie na YouTubie wbijecie hasło Tadeusz Sławek rozmowa i ustawicie filtr na ostatni rok, to z całą pewnością do tego wywiadu można dotrzeć. Jak pan wspomniał jeszcze dwa słowa, to ciekawe, że pan o tym wspomniał, bo tak to reklamuję, jakby to była rozmowa tylko dla dorosłych, bo do 18 lat. No nie będę państwa wyprowadzał z błędu opowiedzieć. Natomiast to była tak ciekawa rozmowa, ponieważ ta młoda osoba, która teraz będzie maturować, ona od chyba 2 lat prowadzi blog poświęcony chorobie Alzheimera. Więc wydawałoby się coś bardzo takiego szczególnego, prawda, że oto 16-latka zaczyna poważne takie studia, czy może nie te medyczne, co na granicy medycyny, ale głównie takie psychologiczno-społeczne nad zjawiskiem tej strasznej choroby. Więc to już jest takie bardzo ciekawe i bardzo, bardzo takie ujmujące, bo właśnie o starości trzeba mówić ze starym, o starości trzeba mówić z młodym. Po co starym starość? Wiadomo, ćwiczymy ją codziennie. Młodzi powinni mówić o starości. Nie dlatego, żeby się do starości można było przygotować, bo się nie da, ale trzeba ją próbować zrozumieć. No, i w związku z tym tak ta rozmowa z Dominiką rzeczywiście była bardzo
bardzo z tego punktu widzenia. Potem została ta w ogóle ten jej blog o Alzheimerze jakoś został doceniony, bo ona chyba ona chyba w tych dniach wróciła z Kanady, bo dostała jakąś nagrodę za ten blog w ogóle doceniony. Organizatorem tego dwudniowego wydarzenia, również panu profesorowi bardzo dziękuję za dzisiejsze wystąpienie, a przede wszystkim za to, że przyjął pan profesor nasze zaproszenie i możemy pana profesora gościć w Rudzicy. Dziękujemy bardzo.